A z Bydgoszczy przenosimy się do Warszawy, gdzie się silny wiatr bardzo zerwał. Karolina Filipkowska z nami. Witam cię serdecznie, Karolina. Witaj. Ten wiatr przywieje do nas jakąś zmianę pogody. Myślałam, że zapytasz, czy przywieje do nas słońce i czy będzie go dużo w trakcie weekendu. Już o to się boję pytać. Lepiej nie pytać. No bo tutaj nic się nie zmienia. Tradycyjnie weekend to pochmurna aura i opady deszczu. Tak też będzie. Niech tradycji stanie się zadość. Silne porywy wiatru dziś występują głównie we wschodniej połowie naszego kraju. W nocy też będzie dość mocno wiało. Jutro też, ale w północnej części Polski i przez obszar naszego kraju w trakcie najbliższej doby będzie przemieszczać się front atmosferyczny, który już w nocy przyniesie spore opady deszczu w południowej części naszego kraju, a w trakcie najbliższych godzin będzie mknąć dalej na północ Polski i ten front związany jest z układem niskiego ciśnienia, który swoje centrum ma nad Czechami. No i to właśnie ten układ niskiego ciśnienia możemy obwiniać za nie najlepszą pogodę na weekend. No i do tego ten front atmosferyczny będzie frontem chłodnym. A co za tym idzie, napłynie do nas dużo chłodniejsze powietrze, co przełoży się oczywiście na wskazania termometrów. W Warszawie 7 stopni mniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie 10 na termometrach, spore zachmurzenie i opady deszczu. Chłodniej, ale słonecznie. W Helsinkach tam najniższa temperatura w całej Europie do 5 stopni, a najcieplej w Lizbonie 24. No i w ogóle na Półwyspie Iberyjskim bardzo ładna, słoneczna pogoda. Madryt z temperaturą do 22 stopni. Noc w naszym kraju ze spadkiem temperatury do 6-8 stopni i jeszcze większy spadek i najchłodniej w Polsce. W górach Zakopanem maksymalnie 2. Spore zachmurzenie i opady deszczu. Te najbardziej intensywne w południowych regionach. Wiatr mocniej może powiać we wschodniej części naszego kraju na liczniku nawet 50 km na godzinę. Te porywy wiatru i opady deszczu nie będą sprzyjać podróżowaniu. Znów apel o ostrożność, o zachowanie bezpieczeństwa. Kolejny dzień ze sporą ilością chmur, opadami deszczu. Przejaśnienia mogą mieć miejsce w drugiej części dnia w południowych regionach. Sucho tylko i wyłącznie na krańcach północno-zachodnich. Temperatura dużo niższa niż w ostatnich dniach. Tutaj nawet mówimy o tym, że nie w całym kraju będziemy mieć wskazania dwucyfrowe. Suwałki, Białystok tam maksymalnie 8 na termometrach, poza tym do 15 stopni, tyle na termometrach w Rzeszowie. Mocniej powieje na krańcach północnych, tam porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 50 km na godzinę. No i znów wiatr i opady będą przeszkadzać kierowcom, zachowajmy szczególną ostrożność. Niedziela z opadami praktycznie w całym kraju, pogodniej na południu, no i tam przyjemnie 18 stopni. W poniedziałek brak opadów na krańcach północno-zachodnich. Temperatura nadal niezbyt wysoka, do maksymalnie 12. W kolejnych dniach powoli te wskazania będą rosły i w czwartek już w całym kraju dwucyfrowe wskazania termometrów do maksymalnie 13-14 stopni. Biometr jutro w większej części kraju niekorzystny, temperatura odczuwalna od 4 do maksymalnie 14 stopni i sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem oddychamy. Opole, Wrocław nie najlepiej. Poza tym w większej części kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Zawsze aktualny raport smogowy mogą Państwo znaleźć w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. To schodzimy na ziemię. Karolina Filipkowska z nami. Witam cię, Karolino. Ale z głową w chmurach nadal. No dobra, to pozostańmy przy temperaturach, bo na Marsie bardzo zimno. U nas miało być cieplej, ale... Nie wszędzie będzie ciepło. Prognoza na weekend jest pełna kontrastów. Będą regiony, gdzie temperatura nadal będzie przyjemna, około 16-17 stopni, ale Suwalszczyzna, nasz biegun zimna. No i w najbliższym czasie na termometrach maksymalnie 8. Dużo chłodniej. No i do tego front atmosferyczny, który już w tej chwili przynosi opady deszczu głównie w południowych regionach naszego kraju i w trakcie upływu godzin będzie dalej mknąć na północ i weekend pod chmurką. Na pewno przydadzą się parasole. Już mieszkańcy Wrocławia sięgnęli po te parasole, bo tam pada deszcz. No niestety
Taka prognoza na nadchodzący weekend, no ale dobrze, szukajmy pozytywów. Niech pada na pewno wszystkie te osoby, które zaczęły dbać o swoje ogródki, czy też przygotowują swoje balkony na ten sezon wiosenno-letni, będą zadowolone. Potem nam się pięknie roślinność rozwinie, ale jeszcze teraz nie kolorowo, a szaro-buro. No i tak będzie podczas nadchodzącej nocy. Spore zachmurzenie, najbardziej intensywne opady w południowych regionach, ale pokropić może praktycznie w całym kraju. Spadek temperatury do 6-8 stopni, jeszcze chłodniej w górach, tam maksymalnie nie dwójka na termometrach. Porywy wiatru praktycznie w całym kraju umiarkowane, ale we wschodniej połowie Polski może powiać mocniej, tutaj na liczniku nawet do 50 km na godzinę. Jutro też będzie wiało mocniej, ale głównie w północnych regionach i na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce na liczniku również 50. No i jeżeli chodzi o wskazania termometrów, to maksymalnie zobaczymy 11 stopni. Spore zachmurzenie, opady deszczu, ale na krańcach północno-zachodnich przez cały dzień powinno być sucho. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu również sporo chmur, również przelotne opady deszczu. Tutaj w wielu miejscach zachmurzenie całkowite, raczej brak szans na przebłyski słońca. Temperatura od 8 do 10 stopni, ale ta odczuwalna niższa. Będzie mocniej wiał wiatr, możliwe, że prędkość będzie dochodzić do 50 km na godzinę. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce pochmurno, deszczowo, ale w drugiej części dnia szansa na przebłyski słońca, no i opady deszczu powinny być coraz słabsze. Temperatura od 10 do maksymalnie 14 stopni. Górny Dolny Śląsk, ziemia lubuska z przewagą chmur, no i na ziemi lubuskiej przez cały dzień bez przejaśnień, no i opady deszczu będą dominować. Poza tym jest szansa, że gdzie te okna pogodowe będą występować. No i do tego temperatura od 10 do 14 stopni, dużo chłodniej, bo ten front atmosferyczny, który będzie przechodzić przez obszar naszego kraju, jest frontem chłodnym. To też dużo chłodniejsze powietrze, że zacznie napływać do Polski. Ciśnienie stabilne, ale niskie, na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia za niecałe pół godziny. Czas na szczegółowe prognozy pogody. Karolina Filipkowska z nami. Witam cię. Obecna. Karolina, jaki weekend przed nami? Czy tradycyjnie już na weekend pogoda się popsuje? Popsuje się. Nie wszędzie to będzie weekend kontrastów. Będą miejsca, gdzie temperatura nam dość mocno spadnie. W trakcie dnia wskazania termometrów nie przekroczą 10 stopni. Czyli będzie dość rześko, bo właśnie w tych regionach mocniej powieje wiatr, a odczuwalna temperatura będzie zdecydowanie niższa niż ta na termometrach. Będziemy mieli odczucie, jakby było około 4 stopni, ale będą też miejsca, gdzie będzie wyglądać słońce. No i nadal będzie dość przyjemnie, jeżeli chodzi o wskazania termometrów. Te zmiany pogodowe, które będą miały miejsce podczas nadchodzącego weekendu, to pokłosie tego, że będzie przechodzić przez obszar naszego kraju front atmosferyczny. Już w tej chwili frontowe chmury znajdują się w południowych regionach naszego kraju. Tam miejscami intensywnie pada deszcz i w trakcie kolejnych godzin te frontowe chmury będą przesuwać się dalej na północ, przynosząc tam również opady. No i jeszcze ważna informacja, to front chłodny, czyli zaraz za tym frontem zacznie do nas napływać. Jak nazwa wskazuje, chłodniejsze powietrze, stąd niższe wskazania termometrów, a to wszystko związane jest z układem niskiego ciśnienia, które swoje centrum ma na terenie Czech. Warszawa jutro z temperaturą maksymalną do 10 stopni, opadami deszczu, sporym zachmurzeniem. W stolicach Skandynawii od 5 do 10, Helsinki tam słonecznie i najchłodniej w całej Europie, maksymalnie 5. W Wiedniu 7 stopni, Berlin z temperaturą do 10, 12 w Paryżu, Wyspy Brytyjskie 13-14. Najcieplej tam, gdzie najwięcej pogodnego nieba, Półwysep Iberyjski 22, nawet 24 stopnie, tyle w Lizbonie.
No i sporo słońca. No tego słońca będzie nam brakować w najbliższym czasie. Noc ze sporym zachmurzeniem. Najwięcej chmur w południowych regionach to te frontowe chmury, które będą nam psuć aurę w trakcie tego weekendu. No i praktycznie wszędzie możliwe są opady deszczu. Mocniejsze porywy wiatru we wschodniej połowie naszego kraju. Tutaj na liczniku nawet do 50 km na godzinę. Poza tym raczej wiatr umiarkowany. No i temperatura spadnie nam do 7-8 stopni. Gdzieniegdzie 6, chłodniej w górach, tam dwójka na termometrach. Warunki drogowe oczywiście utrudnione przez wiatr, przez opady. Znów apel o ostrożną jazdę samochodem. Aura tutaj nie sprzyja kierowcom, no i w najbliższych dniach też nie będzie. Kolejny dzień ze sporym zachmurzeniem i opadami deszczu praktycznie w całym kraju. Sucho jedynie na krańcach północno-zachodnich. W drugiej części dnia na południu jest szansa na drobne przyjaśnienia. Mocniej powieje wiatr, tym razem na północy. Prędkość do 50 km na godzinę. Temperatura dość mocno zróżnicowana. Suwałki, Białystok, maksymalnie 8 na termometrach. No i tam porywy wiatru mocniejsze, czyli ta odczuwalna temperatura niższa. Najcieplej w Rzeszowie do 15 stopni. Znów apel do kierowców o ostrożną jazdę samochodem. Warunki utrudnione. Uważajmy, no weekend możemy troszkę więcej czasu poświęcić na dojazd na dane miejsce. Lepiej, wolniej, ale bezpieczniej. Niedziela z piękną, słoneczną pogodą w południowych regionach i tam 18 stopni. Czyli już taka typowo wiosenna aura, no ale Suwalszczyzna, opady deszczu i maksymalnie 6. W poniedziałek na północnym zachodzie pogodnie, poza tym opady deszczu, nadal jeszcze niezbyt wysoka temperatura. W kolejnych dniach będą potrzebne parasole. W czwartek dwucyfrowe wskazania termometrów w całym kraju, ale nadal deszcz. Jutro w większej części kraju warunki biometeo niekorzystne. Temperatura odczuwalna od 4 do maksymalnie 14 stopni. Sprawdźmy jakość powietrza. Wrocław, Opole nadal ze średnią jakością powietrza. Poza tym w większej części kraju możemy oddychać czystym powietrzem. No tutaj moglibyśmy się spodziewać, że w całym kraju będzie intensywnie zielony kolor. No ale co zrobić? Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Miejmy nadzieję. Karolina Filipkowska. Dzięki. Dziękuję.